Lica, lica, lica. Ale to też, ale to lica. Jest wszystko dobre. Lica. Dlatego, że... Lica. Well, I'm a day late and a dollar short. Before too long I'll end up in court. A day late and a dollar short. Here I was on my way. I was trying to set things right. Cześć Boże. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Puszczykowa pod Poznaniem, gdzie jestem z bardzo tajną misją, o której na razie nie mogę nic powiedzieć, dowiecie się za jakiś czas. I Was serdecznie zapraszam na ostatni w tym sezonie odcinek Kundla Przydrożnego. Trochę mało wyszło odcinków w tym drugim sezonie, ale to też jakoś dobrze się składa, bo w amerykańskich serialach czasem jest tak, że raz na kilka lat jest tak zwany strajk scenarzystów. Było takie coś chyba 6 lat temu i wszystkie seriale amerykańskie zamiast mieć 24 odcinki miały 15, 16 albo 17, bo przez prawie 2 miesiące strajkowali scenarzyści. U nas to prawda nie było strajku scenarzystów, ale po prostu tak jakoś wyszło w tym roku przez rekolekcje i różne rzeczy, że tych kundli było mniej, więc zapraszam na koniec krótszego, ale nie mniej niezwykłego drugiego sezonu Kundla Przydrożnego. Zastanawiałem się przez dłuższy czas, co Wam zostawić na te pewnie jakieś 2 miesiące przerwy na wakacje, z jaką myślą i z jakim fragmentem Biblii. I dosyć szybko przyszła mi do głowy odpowiedź, bo ostatnio bardzo mi chodzi po głowie jedna przypowieść Pana Jezusa, która mnie ciągle wytrąca z równowagi i też myślę, że wytrąca z równowagi no, ogromną masę ludzi. Otóż jest taka przypowieść o Królestwie, czy też w ogóle o rzeczywistości Bożej Pana Jezusa, o robotnikach. Przypuszczam, że ją dobrze pamiętacie. Był jakiś pan, który szukał robotników do swojej winnicy i znalazł ludzi czekających na ulicy. Wziął tam jednych, którzy czekali od samego rana, oni pracowali u niego cały dzień, potem wziął drugich, którzy pracowali trochę mniej, potem trzecich, czwartych, aż w końcu na końcu znalazł ludzi, którzy no, przyszli na ostatnią godzinę. I potem, kiedy nastąpił moment wypłaty, to jeżeli pamiętacie, no, nastąpił dosyć skandaliczny moment. Pan umówił się z tymi pierwszymi na 1 denara i z tymi ostatnimi też na 1 denara. No i powstał wielki problem, bo ci, którzy robili 12 godzin, byli strasznie oburzeni. I tam ten pan do nich mówi bardzo ładne zdanie. Mówi, dlaczego nie pozwalacie mi, żebym był dobry? Co wam przeszkadza, że ja jestem dobry? Tak sobie pomyślałem, że to jest chyba najlepsza w Biblii opowieść o tym, czym jest łaska. Czytałem w jakiejś książce ostatnio taką trochę inną definicję łaski niż znam zazwyczaj, czyli żadne tam darmo oddane dary, chociaż to prawda. Ten autor napisał, że łaska to jest takie coś, że cokolwiek zrobiłbyś dobrego, to nie sprawi, że Bóg cię będzie bardziej kochał. Cokolwiek byś nie zrobił złego, to nie sprawi, że Bóg cię będzie mniej kochał. Mówiąc krótko, cokolwiek zrobisz, Bóg i tak będzie cię kochał. I nic Jego miłości nigdy nie zwiększy i nie zmniejszy, dlatego że ona już jest nieskończona. Ja myślę, że to jest taka rzecz, której nam, chrześcijanom, mimo wszystko ciągle brakuje, chociaż cała Biblia jest o tym, chociaż całe nauczanie Kościoła jest o tym. My, myślę, w większości jednak nie wierzymy w to, że Pan Bóg zupełnie nie zwraca uwagi na to, czy zasługujemy, czy nie zasługujemy. Ciągle wszyscy próbujemy strasznie jakoś tam się starać, żeby sobie wysłużyć tą Jego miłość. Chciałbym, żebyście na te wakacje zostawili sobie tą jedną myśl, że zupełnie nieważne jest, czy jesteś robotnikiem pierwszej godziny, środkowej godziny, czy ostatniej godziny, czy się bardzo nadajesz, czy nie nadajesz, tylko On kocha. Pozwólmy Mu, żeby był dobry. Pozwólmy Mu, żeby okazywał swoją dobroć, nawet jeżeli potrzeba, to niesprawiedliwie. No bo rzeczywiście jest w tym jakaś po ludzku niesprawiedliwość, że daje tyle samo tym pracowitym i tym leniom. Ale właśnie na tym polega Jego cudowna miłość. Jak to zrozumieć jeszcze inaczej? To tutaj miała być niespodzianka, no ale już go wcześniej widzieliście. Za chwileczkę pojawi się Lica i jeszcze on wam trochę niespodziankowo o tym opowie. Jest tyle trudnych wyrazów, których używam też często. Miłość, tolerancja, łaska. A jakbym miał się zatrzymać na którymś z tych słów i wytłumaczyć, czym one są, to jestem zawsze zakłopotany i trudno mi odpowiedzieć coś sensownego. I tak samo w wypadku tej łaski.
oczywiście definicję łaski tam można przytoczyć i wszystko będzie fajnie, dar, to jest dar darmo dany i tak dalej, ale przykładając na moje życie, to najbliższe teraz jakby temu słowu jest takie moje doświadczenie, że często z chłopakami, z moimi kumplami, jadąc na koncert, rozmawiamy o naszych żonach. I wniosek zawsze jest ten sam, że nikt z nas nie zasłużył na taką konkretną żonę, jak mamy. Z jej słabościami, trudnościami, z jej całą miłością do nas, czasami nierozumianą. I widzę, że to jest coś, co mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno, że po 26 latach małżeństwa razem nie wyobrażam sobie innej osoby przy mnie, która by mnie tak darmo, gratis wspierała. Za co? Za prześladowania, za marudzenie, za kurde nieobecności częste w domu, za autyzm, bo ona coś do mnie mówi, a ja myślę o piosence, myślę o czymś, o jakimś wzmacniaczu i tak dalej. Straszne, straszne to jest życie z twórcą, artystą, jakimś człowiekiem sceny jest koszmarem. Chyba, że jest miłość, no to, ale ta miłość to chyba też jest tym słowem łaska, nie? Że to jest łaska, że my się kiedyś poznaliśmy, że ona ze mną tyle wytrzymuje. Także w moim wypadku takim prezentem, na który sobie nie zasłużyłem w życiu, to jest moja żona. Na pewno też są dzieciaki, bo jak patrzę tak jakby ktoś tak naprawdę spojrzał na mnie, na moje predyspozycje, na mój egocentryzm, egoizm, to nie powinienem mieć dzieci, nie? Bo będą po prostu zmarnowane. Nie? Tymczasem ten, który te dzieci rozdaje, dał mi ich 7, ryzykuje wiele, daje mi pod opiekę swoje własne dzieci i ufa, że ja tymi dziećmi się zajmę i je przekażę im wiarę, że je wychowam, jakby przysposobię do życia. A ja to widzę, że na pierwszy rzut oka nie nadaje się kompletnie na ojca. Nie? Ale po latach, kiedy te dzieci już wychodzą za mąż, kiedy już jestem dziadkiem, widzę, że one są jakoś tam łaską, to była jakaś łaska chyba, że z tymi niemożnościami i słabościami przygotowałem te dzieci tak do życia, że są dzisiaj zadowolone, szczęśliwe. Może ja tam też siebie mocno jakoś oceniam i karcę i sądzę. No ciągle. O Jezu. Ale to jest niesamowite, że tyle dobra się dzieje, mimo że ja nie jestem przysposobiony do dobra, raczej jestem do przysposobiony do tego, żeby wybierać grzech, nie? Jak mam wolność. Ale to jest cud, nie? Łaska, cud, to jest bardzo podobne słowo, nie? Chyba. No i to jest cud, nie? Że te dzieci żyją, że są zadowolone, są szczęśliwe, są wolne. Ja nie czuję się wolny. Ja byłem wychowywany w takich czasach, kiedy trzeba było zawsze walczyć, drapieżny być, trzeba było coś zrobić, żeby być kimś. A te dzieciaki mówią, a ja już nic... Oprócz tego, że jesteśmy razem, że dzielimy się miłością, nic więcej nam nie potrzeba. Już mamy poczucie własnej wartości. A ja cały czas próbuję udowodnić sobie, że mam wartość robienie tylu niepotrzebnych rzeczy. I łaską jest też to, że jestem we wspólnocie, że nie szukałem Boga, nie interesowało. Ja nawet nie byłem wrogiem Kościoła. Tak po prostu mi zwisało to wszystko, co tam się dzieje w tych salkach, bo w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to religie były gdzieś tam w salkach poza szkołą, że zazdrościłem im ping-ponga i dyskotek, okej. Bo wtedy widziałem, że tam wszyscy idą się bawić, coś. Ja byłem w szkole sportowej, ale nie interesowało mnie w ogóle ten kościół, nie interesowało mnie wędkarstwo, szachy, nie interesowało mnie to. Nie byłem wrogiem szachów albo wędkarstwa czy kościoła. Miałem to po prostu głęboko gdzieś. I nie szukałem, nawet w trudnych momentach, to się pocieszałem marzeniami, albo pocieszałem się jakimiś planami, snułem plany, że będę kiedyś grał w zespole, będziemy grali koncerty. No i co, ale to, co jest dla mnie niesamowitą właśnie łaską, czyli niespotykanym doświadczeniem w życiu, jest to, że jestem dzisiaj w kościele, że Pan Bóg jakoś dotknął mojego serca i mówi, ty, ja jestem, naprawdę. Mimo tego, że myślałeś, że jesteś sam na świecie i wszystko zależy od ciebie, ja jestem i mi pomaga. I to jest coś, co mam... To jest moje doświadczenie, nie teoria, nie? To powiedział Lica. Dziadek Lica. Dziadek Lica. No. Podsumowując te nasze długie i nudne wywody,
Chciałbym wam bardzo serdecznie, i jestem przekonany, że Lica tak samo, życzyć, żebyście przez te najbliższe 2 miesiące, kiedy się w Kundo nie będziemy widzieć, żebyście po prostu doznali ogromu łaski. Pamiętajcie, że na nią nie trzeba zasługiwać. Że to nie jest tak, że musicie zrobić coś specjalnego, że musicie się jakoś bardzo postarać, żeby łaska przyszła. Bardzo wam życzę, że was Bóg każdego dnia tych wakacji, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek będziecie robić, czy to będą świetne rzeczy i będziecie odpoczywać, czy też będzie jakaś po prostu robota i będziecie się męczyć, to żebyście doznali tam Bożej łaskawości. Czyli takiego Jego przychodzenia, że bez żadnej naszej zasługi, bez żadnych naszych zalet, tylko dlatego, że On kocha, że On nas obsypuje miłością. Doznajcie tego, niech się łaskawość na was wyleje, żebyście poznali miłość Bożą i odpowiedzcie na nią z całego serca. A jeśli Bóg pozwoli i taka będzie Jego łaska, to spotkamy się prawdopodobnie we wrześniu. Do zobaczenia. Tak?